burmistrz Kurecki jest. Przepraszam, że z tego numeru. Tak. Tak, i chciałbym się z panem i z panem Klatem jutro spotkać na chwilę. Przy pana, na razie tu pracuję, ale taka jest sprawa. Pamięta pan, jak pan mówił, że będę miał lepiej, nie? No. No. Jak porozmawiam z panem Klatem, będę miał lepiej. Oddał pan miejsce na rynku, znaczy oddał, no zostało przekazane zięciom, nie? Pan Klata dawał mi kiedyś 35 zł i teraz mi daje 22 albo zakrzaczone krzaki znowu. Proszę pana, nie pan posłucha. To tak mam mieć. Ja naprawdę chciałbym, żebyśmy się spotkali w trzech i rozmawiali nie przez telefon. Ja się chwilę chcę spotkać z panem i z panem Klatem. No będziesz pan miał lepiej. Tak, z czym będę miał lepiej, no. Proszę pana, żebyśmy się spotkali we trzech. No dosłownie 15 minut i ja panu wytłumaczę, o co chodzi. No ale powiem mi pan. No, ale powiem panu, nie będziemy gadać przez telefon, bo to nie jest rozmowa na telefon. No powiem pan, jaki to ma. Ma sens? Ale nie mogę mówić przez telefon, rozumie pan? No nie rozumiem właśnie to jest niezrozumiałe. Proszę pana, nie mogę rozmawiać przez telefon, bo to nie jest rozmowa na telefon. To no. Nie możemy się jutro na 15 minut spotkać. No ale o jakiejś godzinie. To możemy obgadać przez 15 minut, no pan powie, no. Proszę pana, to, że ja pana przekonam, że się dogadacie, no. No to powie mi pan chociaż dwa słowa. Ale nie powiem pan, panie, no nie mogę przez telefon mówić, no. Przecież nikt tego nie posłuchuje, ja jestem tu sam. Proszę pana, a skąd pan wie, że nie posłuchuje, no? No jak może się podsłuchiwać rozmowy, no? O Jezu, no proszę pana, no nie, no, wie pan. No chce pan się spotkać, czy nie? Proszę pana, nie może mi pan powiedzieć, o co chodzi? Nie mogę przez telefon. No nie mogę, no właśnie. No. Nie mogę. No dobra, jak tego to zadzwonię do pana. No. Słucham? Zadzwonię do pana, do Klaty ewentualnie, no. Dobra, proszę zadzwonić i powiedzieć, kiedy pan będzie mógł się spotkać. I się spotkamy. Nie ma sprawy. No, do widzenia. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, no widzę, że pan sobie żarty z tej firmy stroi i no. Jakie żarty? No proszę pana, chcieli panem akt zrobić, proszę pana, pan przyciąga sprawę, robi pan te żarty, wie pan. Więc ja też zacznę sobie robić żarty. Żartuje pan chyba w tej chwili. Szantaż. Wie pan, ja tutaj absolutnie nie szantażuję, nie straszę. Bo ale mówię, że pan żartuje, no. No nie, no proszę pana, ja żartuję, no pan też żartuje, no. Proszę pana, a to... Pan przyciąga, nie chce pan. Proszę pana, jeżeli nie mam chęci sprzedać, to nie sprzedaję. A co ma pan za interes tego? Ja nie mam żadnego interesu, proszę pana. To co pan chce? Proszę pana, po prostu, wie pan, no, ta ciałka z panem w takim klinie jest po prostu, no, będzie pan miał sobie problem. Jak pana, jak była do sprzedania, mogli kupić, nie oszukiwać, a nie dawać śmieci na zamianę. A teraz nie jest do sprzedania po prostu, no. Trudno, wie pan. Ogrodzą pana i zostanie pan, no, w środku. Ogrodzą, no to ogrodzą, no jejku. No ja sobie żartów nie robię, żarty co robią oni. Nikt nie robi żartów, proszę pana, to chcą się z panem dogadać. A pan po prostu robi sobie, no, żarty trudno, do widzenia. No do widzenia, i pan mnie nie szantażuje wręcz. Ja nie szantażuję, tylko proszę pana. No, że pan będzie sobie żarty robił albo coś, no. Mógł pan sobie zrobić. Mógł pan sobie poprawić sytuację. A jak mogę poprawić, jak pan mi... Wszystko. Proszę pana, 28 lat mi pan utrudnia życie. Pana, działa pan 28 lat na niekorzyść mieszkańców gminy. Najwyższy czas, żeby pan poszedł stąd. Najwyższy czas. To pan powie. 28 lat pan działasz, no. No 28 lat działam na niekorzyść... Tak, z tą swoją mafią. Razem z tą kliką jednakowych tych radnych i tak dalej, no. Zróbcie coś dla gminy. Dla gminy coś zróbcie. Dla ludzi. Dla mieszkańców. A dla kogo robimy? Dla siebie. Dla siebie robicie. Dla swoich, no. Nie dla mieszkańców, no. Ja tak to odczuwa to większość ludzi tak samo. A teraz pan jeszcze, że będę miał gorzej, że pan mi coś załatwiłeś. Co mi pan załatwiłeś? No, kupener. Powiedział pan, nie, proszę pana, rozmawialiśmy, mówi pan, że będzie pan, no, że dogada pan się z nimi, jak dostanie tam zięć, no,
papier. Dostał papier, proszę pana. Nie wywiązał pan się. Proszę pana, nie dostał odpowiedzi na pismo. Te odpowiedzi pana, jeszcze do tej pory nie dostał. Nie dostał. Dostał papier, że ma zgodę i tyle. Dobra, do widzenia. Nie ma. No, do widzenia. Dobra, nie chcę pana. Do widzenia. Nie ma sprawy. No.